Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Bracia, Chrystus zmartwychwstał jako pierwocinę spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. I jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwociny, potem ci, co należą do Chrystusa w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, błogosławione Jego Królestwo, które nadchodzi. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich uczniów: gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały i zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: pójdźcie, błogosławieni u ojca mego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Bo byłem głodnym, a daliście mi jeść. Byłem spragnionym, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagim, a przyodzialiście mnie. Byłem chorym, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię? Lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnie uczyniliście. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodnym, a nie daliście mi jeść. Byłem spragnionym, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem nagim, a nie przyodzialiście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim,
kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy odpowie im: zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i mnie nie uczyniliście. I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę, oto dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie. Dzisiejszą niedzielę przeżywamy uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. Już za tydzień rozpoczniemy nowy rok liturgiczny, pierwszą niedzielą Adwentu. I tak właśnie wszystko ma swój koniec. Teraz powoli kończymy rok liturgiczny. Za miesiąc będziemy kończyć rok kalendarzowy i kiedyś również i my skończymy swoje pielgrzymowanie na tej ziemi, ale również i skończy się ten świat, który znamy. I pewnie czasem zadajemy sobie pytanie, jak to będzie, kiedy już nasz czas na tej ziemi się skończy. Wiele razy słyszeliśmy o tym, że na końcu czasów będzie sąd ostateczny, że przyjdzie nam stanąć przed Panem Bogiem, gdzie będziemy oceniani z tego, jak żyliśmy. I ta dzisiejsza Ewangelia, jak i również te z poprzednich niedzieli, Pan Jezus nas przygotowywał i pokazywał nam, co należy robić, aby dostąpić Królestwa Bożego, aby dostać się do nieba. I również dzisiaj nam podsuwa kolejne wskazania, mówiąc o uczynkach miłosierdzia. Tak naprawdę, jeśli byśmy chcieli zebrać wszystkie jakieś wszelkie nauczanie Pana Jezusa, wszelkie przykłady, co powinniśmy w danych sytuacjach robić, wszelkie jakieś prawa, o których mówi, moglibyśmy sprowadzić je do jednego słowa, do słowa miłość. Dlatego też Pan Jezus, kiedy jest pytany o najważniejsze przykazanie w prawie, mówi o przykazaniu miłości Boga i bliźniego. I również ta dzisiejsza Ewangelia potwierdza, abyśmy z miłością podchodzili do drugiego człowieka, abyśmy głodnych nakarmili, spragnionych napoili, przybyszy przyjęli, nagich przyodziali, chorych i więźniów odwiedzili. Abyśmy z miłością potrafili podejść do każdego człowieka, nawet do swoich nieprzyjaciół. Tego przede wszystkim chce od nas Pan Bóg. Jednak trzeba pamiętać, że postawa miłości to nie postawa, w której na wszystko zawsze się zgadzamy. Pamiętam, będąc uczniem technikum, kiedy to moi koledzy dobrze wiedzieli, że jestem blisko w kościele, że wiara jest dla mnie ważna. Był jeden taki kolega, który czasem, jak był głodny, zawsze przychodził do mnie i mówił: Łukasz, podziel się kanapkami, Pan Bóg kazał się dzielić. Wykorzystując oczywiście to, że właśnie
jestem człowiekiem wierzącym, od razu właśnie wyciągał argument. Pan Bóg kazał się dzielić i masz się podzielić. Już teraz, w tej chwili. I owszem, czasem zdarzyło mi się, że odstąpiłem jemu kanapkę, którą mamusia mi przygotowała do szkoły. Ale czasem było i tak, że mówię mu, słuchaj, jestem sam głodny, a została mi ostatnia kanapka, nie podzielę się z tobą. I mimo tego, że może z nim się nie podzieliłem, nie uważam, że zrobiłem źle. Bo też w tej postawie miłości nie możemy dawać siebie wykorzystywać. Warto jest tu wspomnieć o tym, co Pan Jezus mówił, a często przez niektórych jest źle interpretowane. Pan Jezus w którymś momencie powiedział, że kiedy ktoś nas uderzy w jeden policzek, nadstawmy drugi. I nie chodzi tutaj, że mamy być chłopcami do bicia, że jeśli coś nam złego się dzieje, to byśmy prosili, proszę jeszcze raz, uderz mnie. Tylko Panu Bogu chodziło o to, żebyśmy na zło nie odpowiadali złem, ale właśnie odpowiadali miłością. I czasem właśnie w naszym życiu pewnie bywa tak, że doświadczamy różnych cierpień, różnych jakichś problemów, gdzie mamy ochotę odpowiedzieć drugiej stronie tym samym. A czasem wystarczy powiedzieć dlaczego. Dlaczego to zrobiłeś? Dlaczego to powiedziałeś? Co ja takiego ci zrobiłem? I to już jest pewna postawa miłości wobec drugiego człowieka, której Pan Bóg od nas chce, abyśmy ją pokazywali. A skąd czerpać tą miłość? No właśnie od Boga. Bo Bóg jest miłością, jak mówi święty Jan. To gdyby nie Jego miłość, nie byłoby nas tutaj. Nie byłoby tego wszystkiego, co nas otacza. Bo Bóg to wszystko stworzył z miłości. Z powodu też miłości mamy nadzieję zmartwychwstania. Bo z miłości przyszedł na świat Jezus Chrystus i z miłości oddał za nas swoje życie jako ofiarę przebłagalną za grzechy całego świata. A później zwyciężył śmierć, zmartwychwstając i dając również i nam nadzieję zmartwychwstania. Tak więc niech to dzisiejsze spotkanie z Panem Bogiem podczas tej Eucharystii umocni nas w postawie miłości wobec drugiego człowieka, wobec Pana Boga, ale również i wobec siebie samego. Abyśmy potrafili na każdym kroku naszego życia pokazywać to, czego Pan Bóg od nas chce, czyli tą postawę miłości. Abyśmy mimo różnych cierpień, różnych przeciwności w naszym życiu nie dali się złamać, ale byli wiernymi świadkami tego, który jest miłością. Amen.